Radosław Siedlecki bierze statuetkę Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj był na odsłonięciu właśnie Schodzi do nieba, to jest ten temat. I jest z nami pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o kilka słów dla Telewizji Narodowej. Kim dla pana był Lech Kaczyński? Lech Kaczyński dla mnie osobiście był moim prezydentem. Był człowiekiem, na którego głosowałem i któremu kibicowałem. Dla mnie ta tragedia była osobistą tragedią. To, co się stało, ja bardzo przeżyłem wewnętrznie. Moja rodzina do dzisiaj nie możemy jakby pozbierać się i w każdą miesięcznicę uczestniczymy. Skąd pan przyjechał? Ja jestem z Anglii, z Northampton. Jak pan ma na imię? Daniel. Daniel Borowski. Panie Danielu, bardzo panu dziękujemy, że bierze pan udział w tym, co się dzieje. Bardzo szanujemy pana uczucia i cieszymy się, że przechodzi pan w ten sposób do historii tutaj przed Pałacem Prezydenckim. Co pan powie na to, że te miesięcznice się nie skończą, że będą trwały cały czas? Jestem za tym, jakby oby trwały jak najdłużej, do ogarnięcia, po prostu do wyjaśnienia całej sytuacji, całej sprawy. Będę przychodził każdego miesiąca, będę przyprowadzał ze sobą swoich synów, swoich przyjaciół, znajomych. Wie pan, w niektórych kręgach nie jest to mile widziane, ale ja jakby nie sprzeciwiam się temu. Nie jestem temu przeciwny i uważam, że jestem Polakiem i będę przy tym trwał. I oby jak najwięcej było takich miesięcznic jak dzisiaj. Zwłaszcza dzisiaj. Czy jest pan za powrotem krzyża pod Pałac Prezydencki? Jak najbardziej. Tak? A czy jest pan za powrotem krzyża do korony orła? Tak, bo to był pierwszy, to tak orzeł, prawdziwy polski orzeł z koroną. A czy słyszał pan o przepowiedni Bartłomieja Kurzej? No niestety. Właśnie tą statuetkę wyrzeźbił właśnie mistrz Bartłomiej Kurzej. Ja pozdrawiam cię serdecznie, mistrzu najdroższy. Chętnie zapoznam się. I teraz tak, my tutaj przychodzimy i rozdajemy te statuetki różnym osobom. Chcemy doprowadzić do tego, że kilka ważnych rzeczy dotrze do świadomości narodu. Chcemy, żeby ten kult Lecha Kaczyńskiego, słuszny kult, jak najbardziej, rozwinął się w sposób właściwy, żeby był w polskich rękach, żeby wszyscy pamiętali, jak to jest, jak to było naprawdę i godnie potrafili opowiadać o prezydencie Rzeczpospolitej Lechu Kaczyńskim. Ja ze sobą przyprowadziłem mojego syna, który jest co prawda anglojęzyczny, ale mówi po polsku, rozumie po polsku i on ze mną razem uczestniczy właśnie w miesięcznicach. Dziękujemy bardzo. Radosław Siedlecki bierze kolejną statuetkę i podchodzi do Polaka z... Właśnie, skąd ty jesteś? Z Lidzbarga Warmińskiego. Okay. Olsztyn, obok Olsztyna, 45 km. Jak masz na imię? Łukasz Borowski. Łukasz Borowski z Lidzbarga Warmińskiego. Statuetka Lecha Kaczyńskiego trafia do ciebie. Kim dla ciebie był Lech Kaczyński? Dla mnie? Tak naprawdę prawdziwym Polakiem. Mimo to, że mieszkałem za granicą 8 lat, to i tak w niego wierzyłem dzień w dzień, że zmieni Polskę na lepszą. Zmienił? Zmieni i zmienił. To jeszcze nie jest koniec. On jeszcze swoje nie skończył. Na pewno zmieni. Lech Kaczyński nie żyje. Ale jego brat owszem. A on poprowadzi jego drogę. Okej. Okay. I jest z tobą kolega właśnie. Jak masz na imię? Anton Kolenko. Anton, ty jesteś Polakiem z Białorusi, tak? Tak. Chcesz taką statuetkę? Tak. Dobrze, Radek, proszę, najpierw daj koledze tutaj z Lidzbarka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Kolego. I bierzesz kolejno, proszę bardzo. Tak, oczywiście. I ta statuetka pojedzie do Mińska na Białorusi. Tak. Okay, co ty robisz na Białorusi? Kim jesteś w ogóle? Ja jestem studentem Białoruskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu. Okej. Okay. A co studiujesz? O, elektryczny fakultet. Mechatronika. Inaczej. Dobra. Bardzo dziękuję panowie.
Dziękuję. Ale czekaj, ale kim dla Ciebie był Lech Kaczyński? To nie był Twój prezydent, bo jesteś z Białorusi, ale właśnie, jak Ty patrzysz na politykę polską i kim dla Ciebie był Lech Kaczyński? On był dobrym polskim prezydentem, jaki chciał zmienić mnogie i jeśli on żyłby zaraz, to jeszcze mógł zrobić mnogo dla Polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jacek, pan Jacek dzisiaj jest przed pasem prezydenckim. Kim dla pana był Lech Kaczyński? Prezydent Lech Kaczyński był dla mnie wielkim człowiekiem. Człowiekiem, który bronił wolności, wartości katolickich oraz tym, kim powinien być Polak. Szczery, prawdomówny. Skąd pan jest, panie Jacku? Z Łodzi. Pan Jacek z Łodzi i trafia do niego statuetka. Panie Jacku, czy słyszał pan o przepowiedni naszego mistrza Bartłomieja Kurzej o podpisaniu traktatu lizbońskiego? Nie słyszałem. Zatrzymał limuzynę Lecha Kaczyńskiego tutaj wyjeżdżającą z krakowskiego przedmieścia na pół roku przed tragedią smoleńską i powiedział do niego, żeby nie podpisywał traktatu lizbońskiego, bo zostanie za to zabity i odsyłam do telewizji narodowej i tam na Eugeniusz Sendecki 7.1 pan sobie może obejrzeć tą przepowiednię Bartłomieja Kurzej. Pozdrawiam cię, Bartłomieju Kurzejo. Statuetka trafia do pana Jacka, do Łodzi. Przepraszam, czy jest pan za powrotem krzyża pod Pałac Prezydencki tutaj? Jestem. Tak? A czy jest pan za powrotem krzyża do Korony Orła? Jestem. Dziękuję bardzo. A czy słyszał pan o radzieckim akcie 447 przez kongresmenów Stanów Zjednoczonych wydane właśnie nielegalne roszczenia? To nielegalne roszczenie. Okej, okay, następna osoba, bardzo proszę. Pan Krzysztof? Tak. Skąd pan jest? Z Łodzi. Proszę bardzo. Kim dla pana był Lech Kaczyński? Przede wszystkim najbardziej wykształconym prezydentem Rzeczypospolitej, profesorem prawa. Człowiekiem, który miał odwagę sprzeciwiać się tym politycznym oponentom, którzy, wobec których inni tego nie potrafili. Prezydentem, który rzeczywiście, można powiedzieć, no moja chociażby obecność dzisiaj tutaj świadczy o tym, że jego śmierć, jak i śmierć innych osób w tej katastrofie smoleńskiej była takim strasznym, ale jednak przykładem znaczącego patriotyzmu. I chociaż ci, którzy jechali do Smoleńska, oczekiwali tego, co się stało, to jednak sama odwaga uczestniczenia w tych uroczystościach była rzeczą, myślę, piękną i godną. Statuetka trafia do Łodzi, bardzo proszę. Proszę bardzo, a czy słyszał pan? Nie słyszałem, ale dziękuję bardzo. Radosław Siedlecki. Zaczyna kropić deszcz. I jeszcze chyba jedna pani tam była z wami, tak? Była. Pani też chce? Który pan? Proszę sobie stanąć tutaj. Jak pan ma na imię? Nazywam się Michał. Skąd pan jest, panie Michał? Z Warszawy. Okej. Biorę. Bierzesz. Podchodzisz. Tak. I statuetka trafia. Kim dla pana był Lech Kaczyński? No, Lech Kaczyński był postacią dość kontrowersyjną, bo z jednej strony był oczywiście prezydentem Polski, dla wielu ważnym autorytetem moralnym, ale z drugiej strony podpisał też traktat lizboński, na który wiemy bardzo dobrze, czym był. Radził, zadaj sakramentalne pytania. Tak, a czy słyszał pan o w związku z tym przepowiedni Bartłomieja Kurzej właśnie głoszącym tak, o tym traktacie? Oczywiście jest mi bardzo dobrze znana ta przepowiednia. A no to bardzo cieszę się bardzo, więc statuetka trafia w pana ręce. Proszę bardzo. Proszę pozdrowić może Bartko Kurzej. Oczywiście. Okej. Okay. Gdzie pan postawi? No na pewno na jakimś honorowym miejscu w moim mieszkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest operator dźwiękowiec w jednym. Jest rower przed Pałacem Prezydenckim. Jest pan. Jak ma na imię?
Maciej. Pan Maciej skąd? Z Warszawy. Maciej z Warszawy, za chwilę dostanie statuetkę Kaczyńskiego, zasady zna. Radosław Siedlecki już trzyma statuetkę, bierze statuetkę i podchodzi i wręcza, a pan mówi, kim dla pana był Lech Kaczyński. No był dla mnie prezydentem mojego miasta, Warszawy. Pamiętam, jak pod koniec swojej kadencji zorganizował bardzo fajną imprezę. Ja, proszę, pan z Warszawy, tak? Tak. Ja muszę zadać to pytanie, niestety, proszę mi wybaczyć. Otóż zasada jest taka, że my rozdajemy te statuetki tylko osobom narodowości polskiej. Tak. Możemy panu wręczyć? Tak jest. Jest pan Polakiem? Tak, tak. Ja przepraszam. Czy mam się udokumentować? Jakoś ten... Okej, okay, oświadczenie wystarczy. Jest pan Polakiem, dostanie pan statuetkę. Proszę bardzo, statuetka trafia, proszę, do pana. Proszę bardzo. Tak, ale też był... Proszę frontem do kamery. Okej, okay, tak, tak. O, niech pan tak trzyma i mówi. Proszę. No, myślę, że ważna postać. Bardzo szkoda, że nie ma go już z nami. No, dzisiaj też byłem, żeby oddać hołd tutaj wszystkim poległym. Oczywiście pamiętajmy o prezydencie, też prezydencie Kaczorowskim, bo to też, ale no, jednak tutaj czołową głową naszego państwa był jednak ten człowiek i jego odejście, no to moim zdaniem bardzo smutna sprawa. Aż trochę się nie chce o tym mówić, bo się łzy w oczach kręcą, ale ja go zapamiętałem jako dobrego prezydenta mojego miasta Warszawy. A co dobrego zrobił? Jak pan... Wie pan, no tutaj zacząłem mówić właśnie o pod koniec kadencji, jak zorganizował imprezę hip-hopową, taką naprawdę bardzo z dużym rozmachem. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że na zakończenie swojej kadencji chciał zostawić dobry akcent, bo tu wiadomo, wybory prezydenckie, ale wtedy no bardzo dużo osób się jakby nie chciało zauważyć kultury hip-hopowej, prawda? No co prawda były takie. Hip-hoperem. Można tak powiedzieć, to jak pan jest narodowcerem, to ja jestem hip-hoperem. Narodowcerem. Dzięki, nie, dzięki. Także, prawda, no, byli też hip-hopowcy u papieża, to też to była ważna sprawa, ale myślę, że pan Lech Kaczyński też zorganizował tę imprezę, bo wiedział, że to też jest jakaś grupa młodzieży myślącej. Co prawda nie wszyscy musieli akurat myśleć tak jak pan Kaczyński, nawet tam doszło na tej imprezie do takiego incydentu, że jeden z zespołów no gdzieś tam głośno wyraził swoje zdanie przeciwko organizatorowi, ale myślę, że w ogóle bardzo wszczyta była idea wtedy. I też to było połączone z obchodami różnych warszawskich świąt. Pamięta pan, który to był rok? No końcówka, no to był koniec... 2004 albo 2005, tak? Tak, tak. 12 lat temu. Ale no czas dokładnie. Leci, nie? Czas leci. I też to nie było tak, że pan... Gdzie pan postawił statuetkę? W domu. Naprawdę domu, ale gdzie konkretnie? No na telewizorze na pewno nie. Myślę, że na mojej półce po prostu będzie. Tak, no to może... Może pan jeszcze kogoś pozdrowić. Chciałem pozdrowić artystę, który wyrzeźbił w brzozie tą postać. No to też naprawdę bardzo fajna akcja, popieram. Czyli tutaj to miejsce staje się takim salonem trochę artystycznym, trochę politycznym, społecznym, tak? Prawda? Tak. Ja jeszcze chciałem coś powiedzieć, nie wiem, czy bo to tak związane z tematem, ale ja tutaj też po katastrofie przyszedłem. Okay. Bardzo wcześnie nawet, gdzieś to można powiedzieć, popołudniowych, bo akurat ja... dużo jeżdżę na rowerze, przejeżdżam często tędy. Zatrzymałem się, pomyślałem sobie i potem jeszcze przychodziłem tutaj parę razy. I byłem też tutaj, jak tutaj był krzyż, ludzie się modlili, a obok stała dość duża grupa oszołomów, która rzucała piłką, prawda, niby rzucali ją między sobą, ale tak naprawdę rzucali tą piłką, kurczę, w modlących się. Zakłócali. Tak, zakłócali. No i właśnie pamiętam, jak też był taki, zabrałem im tą piłeczkę. Ale pan, ja teraz czasami spotykam ludzi z tamtej strony, bo ja też byłem po stronie obrońców krzyża i okazuje się, że się znamy i jakoś tak jest, samo to, że się człowiek jest zna, bo tamte rzeczy już nie odgrywają takiej roli. Dokładnie. I się lubimy. W sensie, no, wie pan, ja też właśnie zabrałem tą piłeczkę im wtedy, prawda, i dałem dyla. No i tam zaczęło mnie 3-4 godzić, prawda. No. No ale gdzieś tam ten, ale zatrzymałem się, bo już tylko jeden mnie gonił, on mówi, wujek, to ty? Co, ale co ty wyjesz? Ja mówię, no ale słuchaj, no to, ty no weź nam oddaj tą piłkę. Ja mówię, no mordo, ale to co wy robicie, kurczę? No ale dałem mu tą piłkę, powiedziałem, żeby się przemyślał. Do zrozumienia. Wie pan, ja potem spotkałem tego chłopaka, kurczę, i on do mnie podszedł po paru latach i powiedział, kurczę, wujek, naprawdę miałeś wtedy rację. Do kadry. Naprawdę, wujek, miałeś wtedy rację, po prostu. No i to też fajnie, że jednak ludzie czasami mogą zmienić. Kto zainspirował? Bo to ciekawa rzecz. Kto zainspirował tych ludzi? Ale wiesz, tam siedzieli jacyś, to na pewno byli tutaj jacyś, którzy potrafili wciągnąć tą młodzież. Tutaj niedaleko była knajpa, tu dokładnie teraz jest... Wódka i zakąska, tak? Wódki i zakąski, tak. Ale tutaj pamiętam, grali na gitarach, mieli tutaj, kurczę, wiesz, szczekaczki takie. I jakoś to, wiesz, łatwo jest zawsze ośmieszyć coś, prawda?
I tutaj, kurczę, niekoniecznie, no... wiesz, tutaj ci powiem, że oni się naprawdę starali, żeby to miejsce ośmieszyć, a rozsławili je. No rozsławili, ale też trochę było jednak takich, wiesz, młodych ludzi, którzy tutaj przychodzili, żeby tak zwanej beki zaznać, nie? Ale przegrali. To miejsce nabrało sakralnego, no, niezwykłego wydarzenia, charakteru. Jest ciekawostka, że PiS tak jakby trochę naśladuje Platformę, bo nie ma krzyża i wyprowadza ludzi stąd. To mi się nie podoba właśnie. Między innymi dlatego tutaj postanowiliśmy przychodzić, jak będą te miesięcznice. Słuchaj, ja mam taki pomysł, żeby tutaj przychodzić, bo oficjalnie PiS chce, żeby to była dzisiaj ostatnia miesięcznica. Jest to, a ja, to też... mi się to nie podoba. Ale to każdy, ja uważam, może zawsze, że... każdy może, wiesz, mi się wydaje, w jaki sposób obchodzić jeszcze tą rocznicę, wiesz. Ale to się stało w pewnym momencie, ty widzisz, przez to, że jest zagrożenie, że tutaj obywatele RP albo kodowcy zaczną atakować ludzi modlących, nagle to się wszystko zrobiło jakieś takie paranoiczne. Tyle tych barierek. Ja jako warszawiak tutaj, no muszę powiedzieć, że to utrudniało życie, kurczę. No i to wszystko ogólnie jakoś tak mimo wszystko źle zorganizowane. Dzisiaj, ile ja widziałem starszych osób, które chodziły tutaj naokoło, odsyłane od bramki do bramki, to też można było to wszystko zorganizować trochę inaczej. Ale też dzisiaj się zmartwiłem. No. Bo będąc dzisiaj na placu Piłsudskiego, zobaczyłem tam, kurczę, ekipę tych obywateli RP. No, był kioski, podszedłem z bliska, no i patrzę, 30 osób. No i sobie pomyślałem, kurczę, no to naprawdę tak jest fajnie, że to jest takie minimalne zjawisko i że jest ich tylko te ludzie. Kioski i 29 osób, to malutko. Dużo więcej policji było naokoło nich. Ale jednak potem... Ale potem jednak, ale potem jadąc właśnie, kurczę, rowerem do mojego kolegi na Górnym Okotów. Patrz w kadr, wiesz, patrz. Na Górnym Okotów. Trzymaj Lecha, o. Jadąc na Górnym Okotów jednak rowerem, spotkałem, kurczę, na wysokości Placu Trzech Krzyży jednak dużo kontrdemonstracje. I wtedy się jednak zmartwiłem, że jest jednak ich, kurczę, sporo. Ale też mi się wydawało, że to... Ja myślę, to jest bardzo dobra okazja do dialogu i porozmawiania sobie z nimi. Wyśledzenia, kto jest prowodyrem i czy rzeczywiście chodzi im o jakieś emocje przeciwko Kaczyńskim, czy nie jest to po prostu jakaś niemiecka agentura. Zwróć uwagę, że wtedy to, co się działo przed pałacem, zaskoczyło wszystkich, ponieważ do głosu doszli ludzie, tacy jak ja, którzy za dużo nie mówiliśmy, ale filmowaliśmy wszystko, no prawie wszystko i puszczaliśmy przez internet. I okazało się, że służby mają bardzo utrudnione działanie, żeby tu zamanipulować. Tak samo politycy chyba tutaj, można powiedzieć, przegrali. Są to, nas mi się wydaje, nadrobić, ale przegrają też, bo tutaj głos ma naród polski. Stała się to z przyczyn trochę technicznych impreza pisowska, no bo pisowców dużo przychodzi, więc nawet z przyczyn porządkowych nie pisowcy są wypchnięci poza, ale można przyjść, jak się to wszystko skończy i ostatni głos należy do ciebie. Do mnie, do tutaj zgromadzonych. No tak, to na pewno zobaczymy, co tam... A w PiS-ie się gotuje, PiS będzie się prawdopodobnie rozsypywał, naczelnik państwa nie ogarnia całego PiS-u, no bo ujawnili się, że są zależni od diaspory żydowskiej, od WASP-ów, od agentury amerykańskiej, od armii amerykańskiej. Przy Dudzie się kręcą żołnierze armii izraelskiej. No ale no, żebyśmy się uzależnili od armii rosyjskiej, no to ja też tutaj może to, że stacjonują nas wojska jakieś, znowu to może się komuś kojarzyć, no ale ja jeszcze pamiętam dobrze, jak stacjonowały u nas, pan pewnie też, tak, jak was Armia Czerwona. Tak. No więc patrząc na to, że w Kaliningradzie Iskanderki i dużo wojska, które praktycznie w pół dnia może zawitać do Warszawy, no to jednak myślę, że to trzeba się do tych Stanów uśmiechać. No to ja się PiS-owi nie dziwię, kurczę, ale za taki haracz 300 miliardów dolarów zapłacić. No technologia tutaj kosztuje, wie pan, ja to się nie znam. 300 miliardów mamy zapłacić za technologię? No, proszę pana, ja okupantów? Okupantów, no to tak można powiedzieć, bo niektórzy porównują, że to jest też jakaś okupacja, forma okupacji, ale no to jednak nie taka, z którą, kurczę, mieliśmy do czynienia jednak, prawda? Czyli za łagodną okupację możemy zapłacić 300 miliardów dolarów? No ja to bardziej uważam, że mamy okupację kulturalną, jak pan spojrzy na kino, prawda, ile jest filmów amerykańskich, ile jest na przykład europejskich, francuskich, to już można stwierdzić, że mamy okupację kulturalną, no ale to... W takim świecie żyjemy i to, wie pan, ja też uważam, że PiS no może nie wszystko robi, kurczę, tak jak ja bym chciał, ale gdzieś to, kurczę, jednak no, nie jest zły kierunek, mi się wydaje. A nie popełniają błędów, tylko ci, co w ogóle nic nie robią. Więc ja się jednak mimo wszystko cieszę, że przyjeżdża tutaj prezydent Stanów, że w jakiś sposób jesteśmy sojusznikami. Oczywiście przez cały czas irytuje mnie, że dlaczego Polacy w takim razie nie mają wiz już do Stanów Zjednoczonych. Czyli zauważa pan, że sojusznik najdroższy, 300 miliardów dolarów, nie traktuje nas łagodnie, tylko dosyć surowo.
Kurczę, wie okay, pan, Polacy dobra, też jakby w Stanach się zrywali zawsze. Już, są, już nie chcę, żeby pan mi zarzucił, że pana wplątuje w jakieś tematy, ale tutaj jest pan z biało-czerwonym słupem. Proszę pana, mam do pana prośbę, żeby pan ten słup przekręcił, bo orzełek jest do góry nogami, wie pan? O, mam przepraszam bardzo. A to jest gadżet. Chce pan wziąć udział w naszym nagraniu? Tak. Okej, okay, proszę bardzo. Jak pan ma na imię? No, na imię Patryk. Okej, okay, bardzo proszę. Skąd pan jest, panie Patryku? Jestem z Sopotu, mieszkam w Warszawie, studiuję. O, świetnie, bardzo dobrze pan to wyeksponował. Tu. Dobrze, czekam na jakieś pytanie. Radek, bierz statuetkę, bierzesz. Radek podchodzi. Tak. Przepraszam. Dobra, pan trzyma w ręku słup graniczny, właśnie. To wie pan, dobra, najpierw Lech Kaczyński. Proszę bardzo, Lech Kaczyński trafia do rąk pana. Proszę bardzo. Pana Patryka z Sopotu, tak? Panie Patryku, i teraz sakramentalne, kim dla pana był Lech, czy jest Lech Kaczyński? Wyżej. Lech Kaczyński dla mnie jest prezesem partii PiS. Jest osobą, która ma w Polsce dużo władzy. Lech? Jego... Jarosław! A, Lech, faktycznie, bo podobni są. Okej, okay, no dobrze. To... jajeczka też ma tam podobnie. Nie przeszkadzaj, bardzo proszę nie przeszkadzać. Pan się będzie też mógł powiedzieć. Ja na polityce się nie znam, więc... Niemieckie obozy... O, dobre hasło. Niemieckie obozy koncentracyjne. Dziękuję. Z tyłu. Niemieckie, panie... Dobra, bardzo, dziękuję. Przepraszam bardzo, panie Patryku. Będę mówił o Lechu. Baner proszę trzymać, załoga. Za drut proszę trzymać. Ja go przewracam, bo ja mam plakaty. No dobrze, to Lech Kaczyński był prezydentem, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej. Pamiętam ten dzień, kiedy umarł. I ta wiadomość była dla mnie szokująca, ponieważ wokół partii PiS, z tego co pamiętam, krążyło wiele różnych negatywnych komentarzy i w pewien sposób można było to potraktować jako żart, że po prostu problem opozycji został jakoś gwałtownie rozwiązany. I ten dzień śmierci zapamiętałem tak, że żałoba narodowa zjednoczyła tak jakby wszystkich Polaków. W sensie nadal byłem uczniem podstawówki czy gimnazjum, więc trudno mi jakoś przywołać dobrze wspomnienia, ale... Czyli był raczej dla pana postacią daleko. Był postacią daleko, a ale... A teraz? Teraz ile pan ma lat? Teraz mam 21. Właśnie, i teraz dla 21-letniego... Mam wrażenie, że jego postać, nie zdążyłem go poznać jako prezydenta, ale być może została w pewien sposób obrzydzona. Trudno mi to powiedzieć, bo wokół jego osoby narosło bardzo, bardzo wiele komentarzy i wiele... Wie pan co, ja przepraszam, że panu przerwę. Tak? I teraz chcę zapytać o ten słup graniczny. To jest słup, który zdobyłem przed chwilą. Zdobył pan? Tak, to... poprosiłem kogoś na ulicę, sympatyczny dał mi. Aha, czyli to jest przypadkowo zupełnie trafił pana ręce. Tak, przypadkowo. Przed pan ulicą Warszawy znalazł pan słup graniczny. I co pan o nim myśli? Uważam, że... A to jest zaraz, bo to jest gadżet chyba opozycji przeciwko, bo to jest karykatura tego pomnika, tych schodów do nieba, schodu do samolotu, tak? Po co chodzi, żeby schodzi? A, czyli to tak jakby platformersi albo obywatele RP zostawili. Tak, pozwolę sobie to sfilmować. Zdali sobie dużo trudno. Ładnie ten słup wyszedł im. Tak, mi się wydaje, jest? Że jest bardzo fajny. Szable do odboju, lance w dłoń i pisowców. Goń. Jeśli mogę dokończyć o tym dniu śmierci, to mam wrażenie, że to był nawet sympatyczny moment pod tym kątem, że nie było podziału na opozycję i partię rządzącą. Wszyscy byli zjednoczeni, ale kilka dni później zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy, których ja nie rozumiałem i wiele innych osób nie rozumiało. Pan zauważa bardzo ważną rzecz, o której ludzie już nie pamiętają, tak? Że ktoś przestawił wajchę w mediach. Znaczy, nagle media przez 4 dni mówiły dobrze o Lechu Kaczyńskim, a potem zaczęły mówić źle. Ja bym tego tak nie nazywał, bo sądzę, że w Polsce był bardzo duży chaos i trudno jest mówić, że ktoś świadomie tą wajchę przestawiał, bo tak naprawdę bardzo mało osób moglibyśmy wskazać, a być może nikogo, kto faktycznie się orientował w tej sytuacji, jak ona wyglądała.
ale mam wrażenie, że każda ze stron jest z tego sporu, czy obywatele RP, czy PiS, wszyscy są przekonani, że coś się zadziało nie tak i że tego dnia zaczęła się bardzo duża niezgoda, która dzieli Polskę do dziś. I to mi się nie podoba. Nie podoba mi się, że Lech Kaczyński, którego nie zdążyłem poznać jako prezydenta, jest figurą, wokół której ten spór narasta od lat. Jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim. Jest 10 kwietnia, 8 lat od katastrofy zamachu smoleńskiego. Radosław Siedlecki bierze statuetkę Lecha Kaczyńskiego i trafia ona dzisiaj do... Właśnie, kim pan jest? Witam serdecznie, nazywam się Paweł Michalik. Moje pseudo artystyczne karatenem, jestem też raperem. Oprócz tego jestem też trenerem boksu. No i generalnie też staram się działać patriotycznie. Działam też w takim zrzeszeniu Wolność, Niezawisłość, Inspektorat WIN. Staram się coś tam działać, tak? Zrobić coś. Statuetka trafia do Proszę bardzo. Pana. Z jakiej dzielnicy pan jest? Zgaduję, że pan jest z Pragi, dobrze? Powiedziałem? No, bardzo dobrze. Znaczy, tak, Praga Północ, Targówek dokładnie. Jestem z tych Targówek Brudno, więc jestem z prawej strony Wisły i serce też po prawej stronie, więc generalnie no, moje poglądy są również. Okej, okay, tak. Mocno. I teraz tak, kim dla pana był Lech Kaczyński? Lech Kaczyński, no, był to prezydent Polski, który właśnie zginął w katastrofie smoleńskiej. Na pewno była to ogromna tragedia dla naszego narodu, bo oprócz tego, że też nie dość, że zginął prezydent, to zginęli też najważniejsze osoby w państwie, żołnierze, wiele osób, które miały wpływ na losy naszej ojczyzny, więc była to ogromna tragedia. A czy słyszał pan o przepowiedni mistrza naszego i rzeźbiarza tej statuetki Lecha Kaczyńskiego, Bartłomieja Kurzej, głoszącej o podpisaniu zdradzieckiego traktatu lizbońskiego przez prezydenta właśnie Lecha Kaczyńskiego? No aż tak się nie wgłębia w te rzeczy, nie wiem. Na pół roku przed tragedią smoleńską. Okej, okay, dobra, bardzo panu dziękuję. Gdzie pan postawi statuetkę? Gdzie postawię? No. Ciężko powiedzieć, nie wiem. No, na pewno miejsce się znajdzie, no. Dla Lecha, tak? W każdym razie mówię. Pan gdzieś kandyduje? Zamierza pan? Nie, raczej nie. Raczej na spokojnie, na razie skupiam się na muzyce. Wydałem niedawno płytę Orzeł i Syrenka, w której właśnie mówię o mojej ojczyźnie, o Warszawie, także o mojej stolicy. I o tym, jak krzywdzona jest nasza ojczyzna, tak? O tym, jak powinno być. Tak więc zapraszam też do zapoznania się z tym materiałem Orzeł i Syrenka. Orzeł i Syrenka. Orzeł i Syrenka. I jeszcze nazwisko. Karatenem. Karatenem. Karat. Pan też chce dostać statuetkę Lecha Kaczyńskiego, ale ma pan warunek, że. Tak. Nie chce pan, żeby to wypadło partyjnie, tak? Znaczy, no nie chcę trzymać statuetki partyjnie. Chce pan trzymać statuetkę od serca. Dobrze, Radosław, podajesz statuetkę. Radosław sięga do pudełka, wyciąga statuetkę. Małgosia, weź zamknij, bo deszcz pada. Dobrze. I teraz tak, jak pan ma na imię? Michał. Panie Michale, skąd pan jest? Z Mazowsza, z okolic warszawskich. Okej, okay. Których okolic? Północny. Zaraz, na Sielsk? Blisko. Nowy Dwór? No, Legionowo z grubsza. Dobrze. Proszę pana, kim dla pana był Lech Kaczyński? Jest Lech Kaczyński. No. Lech Kaczyński. Bardzo ciężkie pytanie. Nie, no jego statuetka będzie stała u pana na biurku. Ma pan dzieci? Nie mam pewności, tak. Ma pan dzieci? Mam dzieci. Dobrze. I pana dzieci. Nie mam biurka do końca. Ale ma pan półkę. No, półkę mam. I teraz pana dzieci musi pan pamiętać. Ile mają lat? Gratów. No, ile mają lat? Dużo. To wnuki zapamiętają pana jako człowieka, który gdzieś trzymał taką statuetkę. Czy pan wiedział? Ja pamiętam swoich przodków, którzy gdzieś trzymali statuetkę Kościuszki i Piłsudskiego.
I to wpłynęło na mój rozwój osobowy, że pan stał sobie z tego sprawę. A ja się czuję zinfantylizowany tym trzymaniem statuetki w każdym razie. Tak że... Nie, to jest w tej chwili, proszę pana, cywilizacja obrazkowa, tak to no. właśnie jest. Przechodzi pan w tej chwili do historii. Jest pan z Legionowa, przekazuje pan wartości, występuje pan w sercu Polski, jest pan przed Pałacem Prezydenckim. No, tak. Niech pan kontynuuje. Nie, chciałem powiedzieć taką jakby... Można to nazwać strzeleniem się w powszechny nurt dysputy prawicowej tutaj, medialnej prawicowej dysputy, bo bardzo dużo się mówi o, no praktycznie przez całe te 8 lat dyskusja o wydarzeniach tutejszych po katastrofie była zdominowana przez rozmowy o tym, jak to starsze osoby się pogardzało, o tym sikaniu puszki. Czy to jest jedna jakaś tam historia, która została gdzieś tam reprezentacją całego spektrum wydarzeń tutaj i zajęła ich miejsce. A pan był tutaj? No, bywałem bardzo często. Niech pan powie, co panu zapadło najbardziej, rok. Najbardziej więc, pamięć. Więc mi zapadło, bo ja chodziłem tutaj patrząc się na ludzi, bardzo różnych ludzi z różnych światów tutaj przebywających, aczkolwiek tych światów różnych jest tam kilka, powiedzmy. I tą panią pan pamięta? Tak, bardzo dobrze. Pamięta pan tak. tą panią? Ja też pamiętam. Bardzo dobrze. Tak. Pamiętam. Jak pani ma na imię? Magda. Magdę pamiętam. Pani chce statuetkę Lecha Kaczyńskiego? Czy ja chcę? Ale jak to tak nagle mam... Powie pani o Lechu Kaczyńskim. Co sądzi pani o Lechu Kaczyńskim do naszej kamery? Uważaj, bo się stłuczył pan. Nie? Może być odmienne zdanie i dostanie pani. Pani nie, Magda się zastanawia. Pozerna. Niekoniecznie muszę od razu dostać. Ale za chwilę pani powie. Dobra, okej. Okay. Kontynuuje pan z Legionowa. Tak, tak. I tak więc cała rozmowa taka powszechna, publiczna, medialna o wydarzeniach tutejszych po katastrofie jakby skupiła się na takiej narracji starsze osoby modlące się i młodzi bez ideowi, kto robił taką narrację, to jest po prostu świnia antypolska. Ale jaką narrację? No właśnie, bo narrację ktoś robi, rozumie pan. Jeżeli ja panu mówię, co pan ma robić, że trzeba pan trzymać, to tak. pana do czegoś inspiruje. Robię to w sposób bardzo oczywisty, więc no... Tak. Tak, no nie jestem świnią, bo robię znaczy, tak. Natomiast robi pan to wtedy... w taki sposób, że to mnie prowokuje do pewnej kontry. Ja nie chcę się kontrować tak, do Lecha Kaczyńskiego, ale widzi pan, bo w ogóle ale to jest to, ani wtedy, za, ani przeciw. Ale wtedy, w 2010 roku, ktoś nas podpuszczał i napuszczał ludzi jednych na drugich. Ktoś tak, tutaj, tak. Tam, pamięta pan, co tam było, o tu w tym miejscu? O tu? O tu, tu. Zakąski przekąski. Właśnie. Tak? I tam ktoś tych ludzi upijał, zachęcał do sikania, do zniczy, no obmacywania starszych pań. Tak było? Dobrze, ale to jest właśnie... I nikt nie wie, kto to był. Nikt o tym nie mówi. Ważniejsze jest, dlaczego tak się działo i takie precyzyjniejsza wiedza o tym, dlaczego się tak działo, a może nie. Ci, którzy bezpośrednio inspirowali, też mogą nie być istotni tutaj w tym wszystkim. W każdym razie... medialna, taka najbardziej powszechna, skupiała się na tych wydarzeniach takich spektakularnych, ale może nie najważniejszych dla wszystkiego, co tutaj się działo w zakresie politycznym, głęboko politycznym. A to, co się tu się działo, to była absolutna, bardzo chciałbym podkreślić to słowo, absolutna kontrola służb wszelkich i nie tylko służb, ale również różnych sieci ludzi powiązanych interesami troszeczkę A wie pan, że pan może sięgnąć do filmów, do wszystkich filmów, które zrobiłem i pan może tych ludzi teraz rozszyfrowywać, zadawać sobie pytanie, kto był, skąd. No ja nie znam pana filmów, ale wydaje mi się, że no mogło pana nie być przez pierwsze, powiedzmy, 3 miesiące. Byłem. Co wieczór, co noc, załóżmy, bo dużo ciekawych rzeczy się wydarzało też późnymi wieczorami, w nocach. Także, ale chciałbym... Ale było coś, co wciągało tutaj. Chciałbym ja się, lubiłem tutaj przychodzić. Chciałbym się odnieść do, no, jakby starcie się wszelkich interesów, emocji ludzkich,
motywacji, tak niesamowicie rozmaitych, było siedliskiem bardzo ciekawych wydarzeń. Czy pan lubił tu przychodzić? Lubiłem tu przychodzić. Czy pan odkrywał, że pana serce, tchnie polskością wtedy, tutaj, wśród Polaków? No trudno, żeby nie tchnęło tutaj akurat będąc, bo... nawet jeżeli ktoś był zupełnie w innym świecie żył, to musiał czuć się zarażony tym, co... A pamięta pan siostrę zakonną, która grała na skrzypcach? Nie. A była? Akurat nie. Była tak. No dobrze, ale bo właśnie nie mogę dojść do sedna, mojego sedna, które da się... Dobra, ma pan jeszcze 30 sekund na sedno. A nie, no to może powiedzmy półtorej minuty. Proszę. Dobrze, w każdym razie tak. No chciałbym poruszyć taki wątek bardzo smutny. Aha. Związany z tą powiedzmy absolutną kontrolą tego, żeby tu się nic istotnego nie wydarzyło wspólnotowo. I to była taka załoga 6-7 osób, które co noc tutaj warowały, broniły tego krzyża przez pierwszy miesiąc, już nie wiem, absolutnie przez co noc. Nie wiem, jaka to była sytuacja. Sakiewicz był tutaj nad ranem po którejś miesięcznicy i było usuwanie ludzi, wyprowadzanie ich jakby pod pachę i za nogi. To jeszcze było... To robiła policja i straż miejska. Tak, tak. I proszę pana, jednym z tych ludzi usuwanych stąd był taki stary pan, który ponoć przyjechał tutaj z Białorusi, mieszkał na Białorusi, jakiś miał... Kaczanów, tak. O, świętej świetnie. Pamięci, no to pułkownik, widzę, że dużo pan, pułkownik Wojska Polskiego. Tak, ja zapomniałem teraz o tym nazwisku, pan mi przypomniał, bym jego nie wspomniał. Czyli wie pan bardzo istotną rzecz, prawda? Już na pewno wiele więcej pan wie, ale warto, żeby te rzeczy jakoś tam były uwieczniane. I na moich filmach Kaczanów występuje. Ja rozumiem. I pan, ja podejrzewam, że pan wie o tym w takim razie, że on umarł w rocznicę. Wie pan o tym? Czy teraz się pan dowiaduje? Proszę pana, kilkanaście dni przed rocznicą zasłab wezwała mnie jego przyjaciółka i ja byłem, jak zabierali go do szpitala. Byłem przy tym. Tak, no ale jest to w jakiś sposób znamienne, ta śmierć tak, w rocznicę. Ta śmierć w rocznicę. Czyli dzisiaj jest, możemy się za niego pomodlić. Świeć pani nad jego duszą. Tak, wiesz, no odpoczywanie raz mu Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci na wieki, nie odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Tak, no i można się zastanawiać, czy może ktoś mu mógł pomóc w tym, prawda? W każdym razie, od jakiej strony patrząc, nie można wykluczać takich okoliczności. Chociaż jeżeli, jak pan mówi, że pan jest bliżej sytuacji, że miał pan jakiś związek z odwożeniem go do szpitala, tak? Czy no to bo tam miał śpiączkę cukrzycową, także, tak? No wie pan, za bardzo nie mogę zdradzać tajemnic lekarskich, bo jestem lekarzem. Aha, rozumiem. W każdym razie, no to jest powiedzmy, to jest kwestia trudna do weryfikacji. Natomiast jest jeszcze dwóch pozostałych, powiedzmy, z trójcy najistotniejszych tutaj bojowników walki o obronę krzyża. Edek Mizikowski. Taki wysoki człowiek, który był z mikrofonem, cały czas nawijał. No praktycznie tylko on nawijał przez pierwsze miesiące. Przez pierwsze miesiące najwięcej nawijał mały, on nie był duży, Hadacz. Nie. Hadacz dużo nawijał. No dobrze, to Hadacz, dojdziemy do Hadacza. Ale ten wysoki, właśnie Hadacz, ja nie kojarzę, żeby Hadacz był głównym mówiącym przez mikrofon. Właśnie ten wysoki, ja go kojarzę z... co to jest za ministerstwo na Placu na Rozdrożu? Na Placu na Rozdrożu nie ma ministerstw, ale tuż przy Szucha jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawiedliwości, no właśnie. Aha, no i tak. Kiedyś tam była demonstracja bodajże, no w lecie, także krótko po katastrofie. Ja wiem, o kim i on ty był, mówisz. I on, tak, no, ja wiem, i on, a i jego nazwiska nie pamiętam. No i on był absolutnie najaktywniejszą postacią z tej siódemki takiej. Notabene Gazeta Wyborcza wydrukowała historię każdego z nich, taką skróconą. Że... No i co? No i ten człowiek w sposób... Miał na imię Paweł? Najprawdopodobniej, tak. Okay. No. Paweł. No.
I on starał się być przywódcą tego wszystkiego, kontrolować sposób, w jaki są artykułowane różne jakby postulaty obrońców, i robił to w sposób taki bardzo odpychający. Coś miał takiego wulgarnego, przerysowanego w swoim działaniu i uważam, że mogło być to, jak na moją wrażliwość było tak. I uważam, że ten człowiek mógł być agentem zadaniowanym na rozpierduszkę tej małej. To jest bardzo poważne oskarżenie. No dobrze, natomiast nie, jedno jest pewne, że po 8 latach wyobrażenie nieoparte na po 8 latach go tutaj z nami nie ma. Nie, chodzi o to, że on, jakby zestawiam dwa fakty. Jeden taki, że jego działalność była taka, no nie miała takiej miłości, cechy wypowiedzi, tych nawoływań, prawda, i podobnych działań tych przez mikrofon. Czyli tego człowieka pan identyfikuje negatywnie. Proszę pana, proszę znaleźć go na filmach, powiedzieć, o kogo panu chodzi. Może się spotkacie, może okaże się, że pana odczucia były niesłuszne. Warto nie chować niepotrzebnej urazy w sercu. Myślę, że wtedy wszyscy, każdy na każdego patrzył podejrzliwie, bo duża była presja tego, że podejrzewaliśmy się nawzajem, że ktoś jest ze służb. Wydaje tak na 80%, że wiem, o kogo panu chodzi. Tak, ten hadacz na mnie robił lepsze wrażenie. Miałem wrażenie, jakby też jakoś mi dziwnie pachniał, ale nie miałem do końca takiego przekonania. Właśnie byłem zaskoczony, kiedy wypłynęła ten akces, nie wiem, czy do Bronisława Komorowskiego, jakoś do tej... Ja znam bliżej hadacza. Tak? I zawsze jak się do mnie zwraca i chce coś powiedzieć, to zawsze filmuję i umieszczam to w internecie, bo jestem wobec niego elementarnie lojalny, bo bardzo go lubię, wiem, że on dużo zrobił i dużo wycierpiał za to, że był tutaj wierny prawdzie, przy krzyżu, przy Pałacu. No dobrze, ale dlaczego taką przeszedł metamorfozę? Bo się okazało, ja panu powiem dlaczego. No. Otóż problem polegał na tym, że tutaj przychodzili politycy PiS-u i mówili, że Komorowski z Tuskiem, z Putinem zamordowali niewinnego, wspaniałego Lecha Kaczyńskiego. I potem się okazało, że się wypierają tego. Ci politycy PiS-u, którzy tutaj przychodzili i mówili, że to Tusk. Między innymi Kaczanów to za nich powtarzał. Żądamy dymisji Donalda Tuska, żądamy rozwiązania rządu. To były słowa Kaczanowa, który powtarzał za nimi. I to wszystko było w duchu, że to rząd RP, służby RP zabiły. I głównym winnym jest Tusk i Komorowski. I tą wiedzą poruszany, przy kamerach chlapnął kiedyś, wykrzyczał hadacz: za zabicie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Tusk i Komorowski, kula w łeb. Tak krzyknął. I to zostało podchwycone. No to tylko zostało to jest agenturalna akcja, absolutnie. No tak, ale pytanie, czy to hadacza akcja, czy to kogoś, kto hadacza w błąd wprowadził. Bo teraz się okazuje, że pisowcy mówią, że nie, nic takiego żeśmy nie mówili. To jacyś agenci. A jacy agenci? PiS w tej chwili ma pełnię władzy. Ujawnienie, jacy agenci tu działali, to jest kwestia 30 minut. Weźcie tutaj mi, ministrze, przynieście teczki wszystkich, którzy tu działali. I koniec. I nagle się okazuje co? Że winny według mediów pisowskich jest sam hadacz? Hadacz zorganizował sam jeden wielotysięczne tłumy? Coś tu nie gra. No nie, oni byli tylko po to, żeby marginalizować ten ruch i sprowadzać go do osób starszych, powiedzmy, niezdolnych do tworzenia Powiem ci tak, ludzie starsi też mają swoje za paznokciami. Na czym sensie? W sensie, ale takiego... Też podlegały różnym służbom i inspiracjom. No nie jest tak, że do 40 już jesteś inwigilowany, inspirowany, prowadzony, a po 40 to już się służby zostawiają. Ale miały opiekunów takie osoby. Oczywiście. Ale lepsze jest to, że tutaj bardzo dużo do powiedzenia miał człowiek,
człowiek, który przychodził z kamerą, wszystko filmował i wprost mówił, że jest emerytowanym milicjantem i policjantem. Pan to Zieliński. Ten człowiek, który miał duży ten aparat, to jest tak. Aha, to ten sam człowiek. To pan Zieliński, prawda? I żeby było jasne, daj Boże nam takich, daj Boże, Polsce takich milicjantów. Tam przez pewien czas był taki moment, gdzie zwracano się do niego per panie pułkowniku i była jakaś taka fama, że był pułkownikiem SB. Ale jeżeli było jasne, ja bardzo go lubię, znam go osobiście, uważam, że jeżeli tacy ludzie byli w SB, no to daj Boże jeszcze nam takiej SB-ci. No ale to są pewne rzeczy, o których warto rozmawiać. Dobra, czyli tak, Lech Kaczyński, statuetka trafia do Legionowa. Dziękuję uprzejmie. Polskim prezydentem Rzeczypospolitej. I widzimy tutaj człowieka, który wyszedł z więzienia, czyli pana Miernika. Dzień dobry. To był jedyna osoba jako prezydent, który nigdy nie bał się powiedzieć prawdy i zawsze stał za ojczyznę. Zawsze. I to, że nie bał się mówić prawdy, mówił jak jest, nie bał się Rosji, nie bał się Putina. Pokażę pan tą opaskę biało-czerwoną, o, ekstra, super po prostu i tak. A co to jest za skrót WP? Wojsko Polskie. Okej. Okay. Jest taka rzecz. Lech Kaczyński, najlepszy prezydent po II wojnie światowej. A słyszy pan o przepowiedni mistrza Bartłomieja Kurzej? Nie, nie słyszałem. To odsyłam do telewizji narodowej. Dobrze, dziękuję. Będę oglądał. Przepowiedni Bartłomieja Kurzej. Okay. 10 kwietnia 2018 roku, 8. rocznica tragedii smoleńskiej. Pan skąd przybył? Z Toronto. Widzę, że pan już dostał ode mnie po prostu popiersie Lecha Kaczyńskiego, więc króciutko, kim był dla pana Lech Kaczyński? Dla mnie Lech Kaczyński był i jest polskim prezydentem Rzeczypospolitej. Lech Kaczyński był jedyna osoba jako prezydent, który nigdy nie bał się powiedzieć prawdy i zawsze stał za ojczyznę. Zawsze. I to, że nie bał się mówić prawdy, mówił jak jest, nie bał się Rosji, nie bał się Putina. Pokażę pan tą opaskę biało-czerwoną, o. Ekstra, super po prostu i tak już... A co to jest za skrót WP? Wojsko Polskie. Jest taka rzecz. Lech Kaczyński, najlepszy prezydent po II wojnie światowej. A słyszał pan o przepowiedni mistrza Bartłomieja Kurzej? Nie, nie słyszałem. To odsyłam do telewizji narodowej i tam pan sobie zobaczy przepowiednia Bartłomieja Kurzej. Dobrze, dziękuję, będę oglądał. Dla telewizji narodowej wypowiadał się z krakowskiego przedmieścia? Łukasz Orwiński. Czołem Wielkiej Polsce. Warszawiak. Czołem Wielkiej Polsce. Wszystkiego dobrego, szanowanie. Dla telewizji narodowej reportaż z krakowskiego przedmieścia 10 kwietnia 2018 roku przeprowadzał Radosław Siedlecki. Czołem Wielkiej Polsce. Bierze statuetkę. Radosław Siedlecki podchodzi. Co się działo? Dochodzi do pana Miernika. 5 miesięcy. Pani Magda daje pytania o przeszłość kombatancką. 5 miesięcy za tort. Pan Miernik, który rzucił tortem w sędzię, dostaje statuetkę Lecha Kaczyńskiego. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Uścisk dłoni najpierw. Proszę bardzo. I teraz proszę o wypowiedź, kim dla pana Miernika był Lech Kaczyński. Wyżej. Lecha Kaczyńskiego znałem osobiście, rozpoznawaliśmy się, no ja wiedziałem, że jest prezydentem, to trudno nie wiedzieć, ale on wiedział z kolei, kim ja jestem. No nie była to jakaś znajomość zażyła na układach jakichś bliższych, no ale go bardzo szanowałem. Szanowałem jego żonę, która była bardzo miłą głośniej. Osobą, bardzo miłą osobą, ciepłą osobą, bardzo taką osobą opiekuńczą. Pamiętam takie zajście w Pałacu Prezydenckim, kiedy był pan
Lech Kaczyński prezydentem, kiedy przyjechałem z grupą osób, dzieci bezrobotnych zwiedzać Pałac Prezydencki. Jak ona do nas podeszła, jak tym dzieciom dała paczki, takie zapowiedziane to było, takie spotkanie żywiołowe. No cóż, tragedia, straciliśmy bardzo dobrego, zacznego człowieka. Tragedia smoleńska jest tym bardziej niewoli, że nigdy nie została wyjaśniona i nikt jakoś bardzo nie kwapił się do wyjaśnienia. A przecież w tej tragedii zginął kwiat naszego państwa polskiego. Generałowie, prezydenci, wielu polityków, parlamentarzystów, działaczy społecznych. Jeżeli naród nie umie zadbać o prawdę, w obronie własnych, zacnych obywateli, to jest bardzo nieprzyjemna sprawa. Ilość kłamstw, ilość wylanych oskarżeń niesłusznych na naszych generałów Łasika i podobnych, to jest to porażające. No cóż, mamy dzisiaj 8. rocznicę tej tragedii. I ja myślę, że dopóki ta tragedia nie zostanie wyjaśniona, bo żądamy tylko prawdy, a prawda jest jedna. Nie prawda moskiewska, nie komisji, prawda jest jedna i ona musi być wyjaśniona. Za tą tragedię nikt nie poniósł osób odpowiedzialnych żadnej kary. Dlatego też uważamy, że najwyższy czas rozliczyć. Żeby można było zamknąć rozdział tej historii, musi być wyjaśniona prawda, a osoby winne winny być skazane. Wieczór, kończy się 10 kwietnia 2018 i Radosław Siedlecki na podsumowanie dnia. Byłeś dzisiaj, widziałeś, jak odsłaniano pomnik. Pomnik w kształcie schodów trapu lotniczego, schodów do samolotu, schody do nieba. I twój komentarz. Czułem w Wielkiej Polsce, tak, w pewnym sensie to widziałem, byłem oddalony, tak, chciałem powiedzieć, że tak, przez bramki pirotechniczne, kontrolne, przeszedłem bez żadnego... Mówisz o tym, jak byłeś na otwarciu... Tak. I tam były bramki, tak. Mówimy o miejscu, tak. Że pomnik powstał nie tutaj, tylko na Placu Zwycięstwa, niedaleko Grobu Nieznanego Żołnierza. Tak. No i wchodzisz, tam są bramki, są ochroniarze i co się dzieje? Przeszedłem pozytywnie kontrolę, pozwolono mi wnieść krzyż tamten, który leży. Proszę o podanie tego krzyża, który trzymałem właśnie go. Aha. Tak, tamten właśnie krzyż. O. To jest krzyż odświtany, tak? I byłeś z tym krzyżem i co się dzieje? I nagle podchodzi do mnie dowódca BOR-u. Mhm. Tak, w taki sposób właśnie trzymałem właśnie krzyż. No teraz o tak trzymałem właśnie i po piersi Lecha Kaczyńskiego. No i podchodzi do mnie dowódca BOR-u. No proszę pana, no niestety, no jednak dostaliśmy wytyczne z góry, że nie może pan krzyża, bo zagraża bezpieczeństwo. A ja się pytam, ale... No, nie dlaczego? Może pan trzymać krzyża. Nie może pan trzymać krzyża. Proszę, niech pójdzie pan ze mną tam w miejsce, tam gdzie oddajemy drewno. A ja powiedziałem, jakie drewno? To nie drewno, tylko to jest krzyż, proszę pana. No to dobra, no niech pan pójdzie, odda pan po prostu ten krzyż. A ja powiedziałem, nie, proszę pana, ja mogę ewentualnie go schować do torby, ale mam pytanie szczere. Jak zauważy pan, jestem szczery człowiek. Dlaczego? Kto przeszkadza? Powiedział, że to jest na specjalną prośbę ministra kultury i dziedzictwa, pana profesora Glińskiego. Jeśli to jest prawdą, to panie Gliński, proszę się grubo wytłumaczyć nam, telewidzom i Radziowi Siedleckiemu,
dlaczego pan tak postąpił? Czy pan obawiał się, że ja w krzyżu pańskim mógłbym coś niebezpiecznego trzymać? Przecież przeszedłem pozytywnie tę kontrolę pirotechniczną, bomby nie miałem, tak? A czego pan się obawia? No, chyba że ewentualnie pan dostał wytyczne na wycieczce w Izraelu, żeby tępić krzyż. Dla Telewizji Narodowej, 10 kwietnia, rozmawiamy z Radosławem Siedleckim. Jest piękny, ciepły, letni wieczór kwietniowy. Co prawda jeszcze lata nie ma, ale kwiecień, plecień przeplata trochę zimy, trochę lata. I teraz tak. Tutaj wieczorem była miesięcznica. Jest pomysł, żeby to już była ostatnia miesięcznica, żeby ludzie się nie gromadzili w tym miejscu 10 każdego miesiąca. Co ty na to? Ja uważam, że powinny być, ale nie w takim rodzaju jak tutaj. Jest taka totalna blokada, że ludzie nie mogą przejść, są przepustki i tak dalej, i tak dalej, tak jak o tutaj właśnie o ta właśnie przepustka właśnie, to już jest od paru miesięcy. Nie od początku, tylko od paru miesięcy. Zauważyłem to, że to jest tak gdzieś... Nie, a wiem, jak ty dostałeś taką przepustkę? Przecież nie jesteś członkiem PiS-u. Nie jestem członkiem PiS-u, ale dostałem od znajomego Solidarni 2010, od pani tej, która przyjeżdżała, robiła reportaże w miasteczku pod Sądem Najwyższym, gdzie broniliśmy naszego przyjaciela Zygmunta Miernika, który się też wypowiadał na antenie Telewizji Narodowej. I serdecznie pozdrawiam właśnie cię, Zygmuncie Miernik. Jak w razie czego to jeszcze będzie trzeba bronić, to będę bronił, bo jesteś uczciwym człowiekiem, prawdomównym i wspaniałym. Tak, był tutaj dzisiaj z nami pan Zygmunt Miernik, byli też różni inni ludzie. Widzimy tutaj Olka. Olek, twój komentarz? Jestem zadowolony z tego, że byłem. Trochę mi szkoda, że jest ostatnia ta miesięcznica. Znaczy no, szkoda. No. Ja uważam, że bardzo dobrze. Byłem pod pomnikiem, widziałem pomnik, dobry, ładny pomnik. A przede wszystkim mnie zdenerwowała jedna rzecz, że ci panowie z drugiej strony robili takie krzyki, że nie uważałem, że to jest... Ja uważam, że to jest jak zwykle prowokacja. Mówisz nasza. O tych prowokatorach, którzy przeszkadzali. O oficjalnej kontrdemonstracji. O oficjalnej kontrdemonstracji. Nie wiem, od czego jest policja. Czy policja. Zapraszamy cię już za miesiąc i za każdy następny miesiąc tutaj, żebyś przychodził. Jednak miesięcznicę trzeba pielęgnować. To jest bardzo ważny akcent emocjonalny dla naszego narodu. Tak. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejszy reportaż. Widzimy, że no cóż, krakowskie przedmieście trwa. Agnieszki Holland, bo tam Agnieszka Holland miała. Nie było, która nawoływała. Chwileczkę. Tam miała przewodniczyć z tej organizacji pani Agnieszka Holland, ale nie przewodniczyła. Serdecznie pozdrawiam panią Agnieszkę Holland. A bo to ty u niej pracujesz, bo, tak? Tak, już trzy razy w 1983 roku wystąpiłem u pani Agnieszko, więc dziękuję pani Agnieszko. Ale to, że może to było tak, że to było oszustwo, że ona nie miała wcale tam przewodniczyć, tylko ktoś wykorzystał jej autorytet. Możliwe, że fake konto powstało jej nawołujące właśnie do dzisiejszych. No to będziemy to wyjaśniali. Czołem Wielkiej Polsce.